Za chwilę odbędzie się turniej bojowy. I oni będą walczyć z tego typu hełmu. Widoczność, jak widzicie, jest żadna, dlatego mamy ich tak podważnie, no nie? Ale ponieważ oni bardzo słabo widzą, to niestety musicie przynajmniej 3 kroki, a najlepiej co najmniej 2 metry od ściany. Znaczy, że widoczność moja droga, znaczy, moje myśli nie skazane są. Znalazła się jedna para, lżej uzbrojonych. To są pacyfiści, będą się pacyfikować. No nie mogę, bo jak kręcę, to jest głośno. Ale to my musimy nie kręcić. Po mojej prawej stronie Marcin, bractwo świętego Michała Archanioła z Bolesławca. Daniel Bogatynia. Stop! Stop! Dobra, nie mogę. 3-0. 3-0? Łukasz Trzy Wilki, prosto z defilady. Simon! Krakowskie Bractwo Grodzkie! Piękne damy, zależnie od wyniku tego starcia, na waszą chwałę będę walczyć. Dodajcie mi sił waszymi uśmiechami. Moje serce jest z całą Simonie. Dobra, poczynajcie. No ja nie mam zdania, dobrze! Przerwano z takiego powodu. Dawaj, Łukasz! Fakt! Tą lożę dam trzeba rozdzielić, bo nie jak muchy do miodu. Woda! Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Wojna ma swoje prawa. Dobra, panowie sędziowie, bardzo proszę o werdykt. Piękna walka. Rewelacja. Drogie damy, to wasz uśmiech wygrał w tej walce. To nie byłem ja. Walka była bardzo. Nie, na północy pielgrzymowałeś w porach. Nad samym morzem. No tak, na kokardkę mu to zabił. A gdzie masz rybę? No ja wiem, że ma rybę, to nie ma przypadku. Oni podniesły. Ma rybę. Ja mówię, że będzie warto coś zobaczyć. Niebieskie jacy. Paweł Ślimakiem zwany? Poczynajcie. Dobra,
sędziowie, bardzo proszę o werdykt. O, będzie zadanie. Czyli Kuba Mordo. Uderz w tarczę lub miecz tego, który będzie walczył po tobie. Nie podchodź tak blisko. Ciekawe, co się wydarzy.